dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować, że Państwo mimo tak późnej godziny tutaj jeszcze siedzą. Na początek chciałem się podzielić taką małą refleksją, ponieważ ja w Lublinie studiowałem przez 5 lat i żeby było śmieszne, mieszkałem tutaj po sąsiedzku na Hembla. Wtedy, kiedy tutaj studiowałem, to był klub Hades. W tym miejscu się w tej chwili znajdujemy. I kiedyś mój ojciec, który już nie żyje, przyjechał do mnie na studia i po jakimś tam tym rundzie po lokalach lubelskich wylądowaliśmy tutaj właśnie. Wtedy mój ojciec powiedział mi taką rzecz. Mówi, no kiedyś może jak ci się uda, jak kiedyś będziesz dobry, to może tu wystąpić. Bo tutaj za moich czasów, gdy on tutaj studiował, to występowali już bardzo dobrzy autorzy, twórcy, poeci. Ja się wtedy nieźle obśmiałem z tego, co on powiedział, a tu się okazało, że jednak słowa się okazały prorocze i jestem tutaj z Państwem. Także jest mi to dla mnie również duża taka przyjemność wewnętrzna, że mogę tu z Państwem teraz być. Proszę Państwa, niech po prostu Państwo posłuchają tego, co mam do zaśpiewania. Czy kto pamięta kalendarze? Czy kto pamięta wielość dat? Czy kto przewidzi, co się zdarzy, patrząc na kruchość lat? Czy kto pamięta dni wczorajsze? Czy są w pamięci wyschłe łzy? Słychać jedynie zwycięstw marszem, czy także tren żałobny brzmi? Czy kto pamięta klęski bitwy, rycerskość, chamstwo, butę, strach? Wciąż pamiętamy przodków krypty, świetlisty sztandar widząc w snach. Wciąż pamiętamy chwile chwały, rozdrapujemy mnogość blizn i bezrozumnie wysławiamy przebrzmiałe surmy przeszłych dni. Pamięć przeszłości nie oszuka, pamięć zbuduje nowy mit. Zbrodnia, kultura, wojna, sztuka, kalendarzowym lustrem tkwi. Zbrodnia, kultura, wojna, sztuka, kalendarzowym lustrem tkwi.